Nieraz spotkałeś się z urządzeniami mierzącymi prędkość. Taki licznik jest w każdym samochodzie. Policjanci posiadają radary, za pomocą których mierzą prędkość nadjeżdżających pojazdów. Może masz rower z zamontowanym prędkościomierzem? Porozmawiajmy o wyznaczeniu prędkości. Zapraszam! Mimo, że w dzisiejszych czasach jest wiele urządzeń mierzących prędkość, my dziś zastanowimy się, jak zmierzyć prędkość bez pomocy prędkościomierza. Takie właśnie zadanie postawiła przed sobą pewna dziewczynka. Dajmy jej na imię Magda. Chciała ona sprawdzić, z jaką prędkością chodzi. Miała ona przy sobie taśmę mierniczą, stoper i kredę. Zaczęła od zastanowienia się, jakiego wyniku może się spodziewać. Pamiętała z lekcji, że człowiek zwykle maszeruje z prędkością kilku kilometrów na godzinę, a skoro kilka, to założyła, że jej wynik powinien być większy niż 1 km na godzinę, ale mniejszy niż 10 km na godzinę. Następnie narysowała na chodniku dwie linie: linię startu i linię mety, a odległość między liniami zmierzyła taśmą mierniczą. Aby wynik był dokładniejszy, dokonywała pomiarów trzykrotnie i wpisywała każdy z nich do tabeli. Potem trzy razy przeszła zaznaczoną na chodniku drogę, za każdym razem mierząc sobie czas stoperem. Wyniki także umieściła w tabeli. Kolejnym krokiem było obliczenie średnich wyników pomiarów, zarówno drogi, jak i czasu, i zaokrąglenie ich. Następnie wystarczyło do wzoru podstawić wyniki i obliczyć prędkość. 45,87 m dzielone przez 28,3 sekundy to 1,62 m na sekundę. W życiu codziennym do podawania prędkości stosuje się inne jednostki, kilometry na godzinę. Przeliczmy to. Skoro w jedną sekundę dziewczynka przeszła 1,62 m, to ile metrów przeszłaby w godzinę, czyli 3600 sekund. Pamiętaj, żeby jednostki w takiej proporcji były takie same. To ułatwi liczenie. Skracamy jednostki i mnożymy. 3600 razy 1,62 m to 5832 m. co wystarczy zamienić na kilometry i zaokrąglić. Mamy więc 6 kilometrów. Magda szła z prędkością 6 km na godzinę. Czy ten wynik jest dokładny? Na pewno na wzrost dokładności pomiaru miało użycie przez dziewczynkę dość dokładnych przyrządów pomiarowych taśmy mierniczej, która ma podziałkę co 1 mm oraz stopera, który mierzy czas z dokładnością do 1 setnej sekundy. Wykonywanie pomiarów potrójnie i obliczenie z nich średniej także wpłynęło na większą dokładność pomiaru. A co zmniejszyło dokładność pomiaru? Zauważ, że pomiary taśmą mierniczą, pokonywanego dystansu dość mocno się od siebie różniły. Czego przyczyną mogło być nie dość dokładne przyłożenie tej taśmy do linii startu i mety? Być może trudno było ułożyć taśmę mierniczą idealnie prosto między dwoma tymi liniami. Różnice w czasie przemarszu także były znaczne. Być może miał na to wpływ czas reakcji dziewczynki przy włączaniu i wyłączaniu stopera. A może po prostu za każdym razem nie pokonywała tego dystansu z taką samą prędkością. Raz szła nieco wolniej, innym razem nieco szybciej. A ty? Z jaką prędkością chodzisz lub biegasz? Spróbuj w ten sam sposób obliczyć swoją prędkość. Na koniec ciekawostka. Czy wiesz, jak działa prędkościomierz rowerowy? Otóż na kole rowerowym zamontowany jest magnes, a na ramię czujnik. Gdy koło się kręci. Magnes przesuwa się koło czujnika, który wysyła impuls do prędkościomierza. Prędkościomierz przelicza w jakim czasie nastąpił pełen obrót koła rowerowego. W tej sytuacji droga będzie równa obwodowi koła. Na przykład w rowerze górskim będzie to najczęściej 2 metry. Dlatego właśnie, gdy instalujemy w rowerze prędkościomierz, musimy podać mu informacje dotyczące obwodu koła. Zapamiętaj najważniejsze. Prędkość przemieszczania się możemy wyznaczyć, mierząc przebytą drogę i czas, w którym ta droga została przebyta. Podobnie jak w innych doświadczeniach, pomiary wykonujemy kilkakrotnie, aby zmniejszyć niedokładność pomiaru.